Ok. Już tam z grubsza wylane, opróżnione. Czy coś tam wody? O, trochę wody jeszcze. To trzeba iść po membranę. Ok, membrany mamy. A tutaj mamy przy okazji wazelinę techniczną. To jest jeszcze taka od kubełkowego mojego filtra Aquaela, tego Ultramaxa. To warto by było pomyśleć o tych uszczelkach. Czemu nie skorzystać z tej wazelinki i nie przetrzeć tych uszczelek? Na pewno im to nie zaszkodzi. Okej. Napuszczamy. I zakładamy. Teraz też trzeba będzie jakoś delikatnie zdjąć. O, da się, dobra. To nie trzeba z tym przesadzać za bardzo. Aby po prostu nie były takie suche. I na swoje miejsce. Zobacz tutaj tłuste teraz palce w tej wazelinie, to ciężko. Tępą stroną noża. Te noże z reguły nie są ostre, ale trzeba delikatnie. O. Tutaj trochę coś na palcach zostało. Wszędzie ładnie leży, leży. Dobra. To tu mamy z głowy, tu uszczelki nie ma. Bierzemy się za membranę. Wsunę tu trochę. Też nie zaszkodzi. Powiem wam, tego to nie wiem, czy trzeba. Ja sobie przesmaruję. Także tu w razie czego nie namawiam. Ale tak bardzo, bardzo słabo, żeby tam nie było, nie miało co się oderwać. Ok. Staramy się nie dotykać palcami membrany, już na pewno nie takimi tłustymi. I tutaj też. O.
sobie przesmaruję. No, chyba poszło do oporu. Nie wiem, nigdy nie wymieniałem jeszcze, czy to coś powinno dodatkowo wskoczyć, czy nie. Ale chyba jest ok. No i myślę, że możemy jedno zakręcić. Jak się dokręci, to kręciło się. To chyba będzie ok. No i to uszczelki mamy, to tylko membranę teraz. Tylko teraz tak, ja sobie ją z tej strony obetnę. Będzie wygodniej. O, i tu przy okazji sobie. Aby było obtłuszczone, tam nie musi obciekać tym. Ok. Sobie złapię przez to. I tu też tylko aby. Aby się lekko zaświeciła, że błyszczy. No, nie chce mi się tu nic nabrać, żeby nie za dużo. Potem nic z tym nie zrobię. Dobra. Ok. I tak jak, nie wiem, czy to było w kadrze, czy nie, a tutaj też. O. I wkładamy. Dobra. Żeby się nie ślizgały, żeby dobrze można było dokręcić. Ok. Ok. Powinno być. Ok. To na bok brzęczy uderza. Generalnie, co chcieliśmy, tutaj chyba sobie wymienię na troszkę dłuższy, żeby tu swobodnie mi się. Podłączył. To można na razie tak. O, bo tu weź do wylewki. O, tymczasowo. O. Taki patencik będzie ok, myślę. Tu będzie podłączony. O. I zabezpieczony. Tu pozamykamy na razie, żeby jakiejś pomyłki nie było. Dobra. I co ja tu dalej potrzebuję? A, tutaj już tylko wężyk do akwarium. To pierw go muszę jeszcze położyć z pomieszczenia kuchennego do pokojowego. Sorry, to jest tylko na próbę, to jest zrzut. To muszę porozpinać w takim razie. To jest zrzut. O. Czyli to
To może na razie zrobię jeszcze tak, żeby było lepiej widać. To i to trzeba rozpiąć. A to pójdzie tu, jak jest czysta woda. To tak. Teraz to też możemy już porozpinać. Te testowe kraniki pozdejmować. To będzie tak docelowo i teraz tu zabezpieczamy. Tu są takie niektóre grubsze ścianki mają te zabezpieczenia, a niektóre cieńsze. I tak jak tu mamy taki duży kołnierz, to te cieńsze lepiej pasują. O, a tamte są za grube. I tak napinają potem to, jest krzywo. Tak zauważyłem, że są takie dwa różne typy, jak gdyby rodzaje. Tu mamy zabezpieczone, tak. Dobra, i tu pójdzie na wylot już do akwarium czysta woda. Tu zaraz ograniczniki przyniosę i się podłączy. O, tu mamy dwa ograniczniki. Aha, moment, bo one jakiś kierunek mają, czy nie? Tak, tu jest strzałeczka. Czyli w ten sposób. Jeden i drugi w ten sposób. Zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Dobra. Czyli tu jeszcze nam potrzebny będzie jakiś trójniczek. I do zrzutu wody. Do podłączenia tam. Tam to później sobie jeszcze nowy zrzut wywiercę, ale na razie tymczasowo, to nie wiem na ile tu będzie widać, maksymalnie podniosę, nie wiem. Tu do tego zrzutu mojego z tej obecnej osmozy dam ten trójnik i podłączę na razie na cienkim wężyku. Już nie wiem, czy dzisiaj będzie mi się chciało tam wiercić i kombinować. Do podmianki mam dużo czasu, to jeszcze nie mam z tym jakiegoś pośpiechu. Dobra. Czyli tutaj. Czy ja ten wężyk, a znaczy zaworek, niech tu sobie zostanie na razie. To tak zrobić trzeba było. Aha. Ok, czyli jeden zrzut będzie tu. Oryginalny. A ten damy tu. I kawałek połączymy. Dobra. Pauza. No, to potrzebujemy kawałeczek przewodu. Tu do zrzutu, to tam ciśnienia nigdy nie ma, bo tam zawsze jest, że tak powiem, otwarte. Jakby to wymodzić? No.
Nie, ten kranik tutaj mnie trochę drażni. To zrobimy bez niego. O. Tu. Tu. I tutaj podłączymy zaraz. Z tego wykombinujemy coś. Czy tu mi poleci woda? Nie leci. No to sobie wykorzystamy. Bo tu jest go za dużo z zapasem. Tego przewodu, to możemy sobie tego wykorzystać. Czyli takie dwa kawałeczki, powiedzmy sobie, żeby swobodnie można było podłączyć z jednej i z drugiej membrany. Tak w miarę równo fajnie by było to uciąć. O. Dobra. I drugi zrzut wody. O. Idę po jakiś trójniczek i tymi dwoma się tam wepnie. Wyciągniemy, żeby już nie ciąć niepotrzebnie. Mamy tu kawałeczek. O. I tu. Tak. Dobra. To na razie wróci tutaj. To już pójdzie do likwidacji, bo to jest już za tą membraną spożywczą, to już nie będzie mi potrzebne w ogóle. To będzie można zlikwidować. Będzie mniej plątaniny. No i dobra, tak to tu wygląda. O, takie. Tu są zrzuty. Zrzuty z mojej spożywczej, wcześniejszej osmozy, a teraz tych dwóch tutaj. Także myślę, że zrzuty, jak są trochę przydławione, to im nie zaszkodzi, będzie oszczędniej. Tu dałem 450, powinny być te 800 czy 700 tu dane, tak naprawdę w oryginale. No ale ja chcę trochę, żeby tej wody zrzutowej było mniej. To na razie na próbę takie tutaj zakładam. Wszystko. Mam nadzieję, że potem porównam sobie, ile wody zleci zrzutowej w stosunku do czystej. Jak będzie szło za mało, no to tutaj zrobię trójnik wcześniej i puszczę przez jedno tylko obie. I zobaczymy, jak to pójdzie. A jak nie, to coś jeszcze się pomyśli, kupi się normalne, a te zostaną jako rezerwa do tej, bo one pasują idealnie do 75. A przy wymianie membran trzeba zawsze wymieniać, tak przynajmniej czytałem, również te ograniczniki, także będą w zapasie w razie. A do eksperymentu kupiłem na razie w ten sposób. Dobra, to pauza. Tu już mam, uważam, za skończone wszystko na tę chwilę. Membrany włożone. Wszystko popodłączane. Tak. Jedynie zostaje mi pociągnąć samo zasilenie do akwarium i po robocie. To myślę, że to już nie ma sensu tego nagrywać, bo nie będę latał przecież z kamerką po całym pomieszczeniu. Później to się to porządkuje. Na razie to niech sobie to grzecznie tutaj leży. Gdyby zachciało się cieknąć, czy coś, jakaś nieszczelność się wdać, to myślę, że nie zaszkodzi, jak jedną czy dwie podmianki zrobię z tą miską.
dla spokojnego sumienia. I ok, to myślę, że chyba wszystko jest pokazane jak na dłoni. Ja się biorę za układanie tego przewodu, a resztę to już potestujemy przy podmiance, czyli na przełomie miesięcy. Koniec miesiąca stycznia, początek lutego będzie czas podmianki, bo przypominam, u mnie podmianka co miesiąc, raz na 4 tygodnie, więc musimy odczekać z tą podmianką. Aha, tylko coś zrobię właśnie, a może to będzie ważne, tak, tak, tak. To jeszcze zrobiłbym babola. Prawdopodobnie może i nie. Właśnie, muszę się zastanowić, żeby mi membrany nie wyschły teraz, bo one nie są zalane, to muszę je zalać. Myślę, że to będzie lepsze niż zostawić je tak. A więc chyba tak zrobimy. Czyli otwieramy tutaj. Może szersze pole będzie lepiej widać. Czyli muszę otworzyć. A tutaj zamknięte. Ok. Tu otwieram. Tak nie na maksa na razie. Widać, że tam już coś słychać. Powietrze ucieka przez membranę do kanalizy. No i tu otworzę kranik. Do góry tu wezmę, żeby się to podpowietrzało. Dobra, jest otwarte. I niech leci. Ja spauzuję, bo nie wiem jak długo to się... O, już leci. Dobra, już leci. To od razu będzie widać, jak mi to leci. Nie wiem na ile... A, za... Nie widać. Zaraz obniżę kamerę, żeby nie rozlało mi się tu. Teraz. O, to ręka znowuż. Ach, dobra. Te wężyki to jedne... O, nie wiem, czy to widać. Tak, tak to leci. Takim tempem. Z dwóch membran. Jak na chwilę obecną. A w sumie przy okazji, czemu nie sprawdzić ile to naleci litr. A, przecież... Dobra, na filmie, filmem się zmierzy. Tylko muszę zobaczyć, gdzie ten litr jest. Tutaj, ok. To może jeszcze raz wyleję. 3, 2, 1, 0, start. O, tu będzie lepiej widać. No, już się chyba odpowietrzyło. To już to sobie puszczę. A tu będę obserwował. No, ten strumyczek jest, liczyłem na trochę większy. Ale chyba taki tragiczny nie jest. Tu się nagrywa, nagrywa, dobra. Okay.
Ja powiem stop, do kiedy na filmiku będę mógł se to, musiał se to zmierzyć. Prawie, prawie. Stop, jest litr. Pokażę mniej więcej tyle, na ile ręka wypoziomuje, ale to właśnie jest ten litr. 1000. O, dobra. To już czas się zmierzy przy okazji. O, zmierzyło przy okazji, będzie wiadomo. Tu się narozlewało, no ale nic, jakieś straty muszą być. No dobra, to chyba to na ten etap myślę, że wszystko w tym etapie. Tu sobie tylko ciśnienie rozładuję. Ok. Membrany zalane, mogą sobie teraz już bezpiecznie czekać. Nie wyschną, bo tak to były w foliach szczelnie zamknięte, odpowietrzone, pewnie próżniowo opakowane. To im nic nie groziło, a po wyjęciu z folii to już lepiej chyba mieć je zalane. Dobra. To ja dzięki za uwagę. Myślę, że reszta to już przy samej, podczas samej dolewki. No jeszcze mały, może na koniec rzut oka. Dla kogo takie poświęcenia? A to dla tego łobuzerstwa całego. Właśnie. Tyle zachodu, tyle kombinacji i tyle zabawy. I z tym akcentem zabawy, zabawy wszystkich pozdrawiam. Hej, hej, do następnego.